Mały Szymonek Kur przejdzie operację w Genewie. W weekend pojawiła się informacja o zebraniu wystarczającej ilości środków do podjęcia jego leczenia. Kochani, udało nam się. Taka wiadomość pojawiła się na facebookowej grupie. Charytatywnie dla Szymonka uratujmy jego serduszko. W ciągu ostatnich kilku dni, kiedy informacja o potrzebach leczenia małego mieszkańca Czmanowa obiegła cały kraj, zbiórka środków znacznie przyspieszyła i udało się zebrać ponad 1,5 miliona złotych na jego operację w Genewie. Jest to zasługa wielu osób, przyjaciół rodziny i ludzi dobrej woli, którzy wciąż kwestują na małego bohatera. Jedna z takich akcji miała miejsce w sobotę w Luzinie. Pomagamy dzisiaj zebrać fundusze na Szymonka Kur na operację w Genewie. Nasza akcja nazywa się Przetarg Charytatywny. Cały dochód przeznaczony jest na operację w Genewie. Tak jak wspomniałam wcześniej, operacja jest bardzo kosztowna. 1 600 000 wyceniła nam to Genewa. Frekwencja nasza dzisiaj była przeogromna. Ludzie włączyli się bardzo do tej akcji. Bardzo dziękuję mieszkańcom Luziny i okolicznych miejscowości za pomoc nam w zbieraniu tych datków. Odzew faktycznie był bardzo duży, podobnie jak ilość przeróżnych przedmiotów, które można było nabyć właśnie za cegiełkę na rzecz Szymonka. Jak się okazało, do tego mieszkańców Luzina i okolic nie trzeba było namawiać. Drugi raz już byłam, kupiłam. Znam bardzo dobrze babcię małego Szymonka, sąsiadka niedaleka. Także powiem panu szczerze, żal mi tego dziecka, bo miałam męża chorego też 2 lata. Wiem, co to znaczy. Ciężko, szybciej nie napracowałam. Już odeszedł na wieczność, 10 miesięcy mija. Także pomagam to, co idzie, daję każdy grosz. Także naprawdę życzę temu dziecku wiele łask Bożych i zdrowia, żeby naprawdę przeżyło. A dzięki takim akcjom i zaangażowanym ludziom, którzy już od kilku miesięcy poświęcają swój czas i siłę, z każdym dniem szanse na sukces rosły. I mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj pobić rekord, bo jest to kolejna edycja. Pierwsza była w Gniewinie, tam udało się zebrać nam około 8 tysięcy, więc mam nadzieję, że dzisiaj pobijemy rekord i uda nam się zbierać brakującą kwotę. Ostatecznie brakującą kwotę udało się zebrać właśnie już w sobotę. Teraz pozostaje poczekać na dobre wiadomości odnośnie przebiegu operacji. Tymczasem różnego rodzaju zbiórki i akcje będą wciąż trwać. Szymonek będzie bowiem potrzebował pomocy w dalszej rekonwalescencji, w tym w rehabilitacji.